Siemano, przyszliśmy coś potrenować na trasy. Po dwutygodniowych opadach myślałem, że będzie gorzej, ale w sumie nie jest źle. Tutaj na końcu trasy, na samym dole, jak zawsze płynie rzeka. Także tutaj jest masakra, ale góra trasy jest sztos, także tam będziemy trenować, a tu się będziemy bawić. Do zobaczenia za chwilkę. No i tak jak mówiłem, od tej części w dół jest kapa, od tej części w górę jest przyczepnie, bo jest wilgotno, nie jest sucho, nie jest mokro. A jeszcze jedno. Jak ktoś śledzi mój kanał, to zauważył, że usunąłem praktycznie większość filmów. Szczególnie te pseudo-vlogi i takie krótkie filmiki. Ze względu na to, że była bardzo słaba jakość. A teraz chciałbym zrobić coś, to znaczy robić jakieś takie fajniejsze filmiki. Więc piszcie komentarze, co o tym sądzicie. I oglądajcie do końca. Siemano. Nagrywasz? No. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Pocałujcie mi się w dupę. To jest niemożliwe, młody leci tutaj gapa. Korba, ty poleci. Poleci, pa! Wow! Żyjesz? Żyjesz? Żyję. Twardziel! Brawo! Jak się czujesz z tym, że poleciałeś gapa? Dobrze. Tak, fajnie było? Tak. Opowiedz nam coś o tym. Leciało się mocno fest. Tylko byłem zestresowany i wyluzowałem ręce i się waliłem. Tak, na pewno widzieliście nagranie. Ale i tak szacun, bo młody ma 10 lat, jeździ miesiąc jeździsz, tak? No, także szacuneczek. Nie mam pojęcia, ale kozak. Ważne, że się nic nie stało, nie? No. A poza tym jest strasznie ślisko, a gap to jest chyba ta najcięższa hopa, jak jest takie błoto. Także jak będzie sucho, to będziemy latać. No. A mamuśkie polecą ziomki od poziomki. O ja pierdolę, wow! Wszystko ok? Dzisiaj dzień wywiadów, to opowiedz, jak się czujesz po glebie. Zajebiście, ręka mnie boli, ale 5 minut i testujemy nowego dropa. O ja. Ale ty wpadłeś jakoś w to błoto tutaj? No, tu w błoto tak? Wpadłem. Tu cię zarzucił, tu cię złapało tylne koło, tutaj przednie. Bo ja sobie za bardzo hopsałem. I poleciałeś tu? To już na życiu. I zrobiłeś tutaj dziurę w drzewie i tutaj. I tu jeszcze. I tam wylądowałem. Tak, i tutaj było lądowanie. To się nazywa dobre ulicy skręcić. Nie mogłem takiego na kontekście skręcić. To tam drzewnie było.
Ale nam się chłopa obsunęła. Leciałem ją jeszcze na starym rowerze. Minuta ciszy dla mnie. Tak, minuta ciszy dla chłopki. Ale kurde, ona fajna. Kurwa, ale mnie ręka boli. Ale teraz jej nie da polecieć, bo jak najedziesz, to ona się zapadnie cała. Będzie trzeba ją odbudować. Tylko belka na lądowanie trochę. Jak znajdę gdzieś filmik stary, to wrzucę, jak leciałem to jeszcze na sodzie. Rozwaliłem sobie całą nogę. Jakie masz blizny na nodze? A, blizny mam do tej pory, a nie chcę mi się pokazywać. Wszyscy lecieli na spontanie, nikt się nie spodziewał, że to jest takie błoto. I wszyscy są upieprzeni jak tralala. Nawet była jedna gleba tutaj. Dobra, lecą jeszcze raz. Jedziemy obczaić inną miejscówkę. Jak nie będzie błota, to coś polatamy. Także do zobaczenia na miejscu. Dobra, jesteśmy farm spoko, więc latamy. Wow! Wow! No, hopeczka bardzo fajna i przyjemna. Polecam, zapraszam serdecznie. O kurwa. Wow. Lecę! Wiktor, powiesz coś na zakończenie filmu? Chciałem sobie rękę na brzegu. A ja powiem tyle, że jesteśmy zaskoczeni warunem, bo w okolicy padało 3 tygodnie z rzędu i dzisiaj jest pierwszy słoneczny dzień, a warun był bardzo kozacki. No, przyjemnie. Także do zobaczenia w następnym filmie. Siemano.